Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, bo pojawiła się propozycja w zeszłym roku, żeby utworzyć takie miejsce, gdzie każdy krakowianin czy każdy mieszkaniec Krakowa będzie mógł upamiętnić narodziny swojego dziecka posadzeniem drzewa, czyli w taki bardzo tradycyjny sposób. Sam pomysł wziął się z mojej wycieczki do Krasiczyna kilka lat temu, gdzie rodzina Krasickich miała tradycję sadzenia lipy, jeżeli rodziła się im córka, a dębu, jeśli rodził się im syn. Na początek zaczynamy od księcia Józefa. Mamy kolejną lokalizację w Nowej Hucie. Mamy przy ulicy Węgrzeckiej, więc zupełnie na północy Krakowa, przy wylocie na Warszawę. Mamy okolice Parku Lotników, okolicę Muzeum Lotnictwa i oprócz tego jeszcze mamy lokalizację w Bonarce, obok Centrum Handlowego Bonarka, obok Rezerwatu Bonarka i ostatnia lokalizacja znajduje się w Kostrzu, więc zupełnie póki co na uboczu Krakowa. Każdy mieszkaniec, któremu dziecko się urodziło przynajmniej kilka lat temu, czy nawet kilkanaście lat temu, będzie mógł przyjść. W tych wypadkach będzie mógł przyjść razem z dzieckiem i dziecko pomoże mu w sadzeniu tego drzewa. To jest też bardzo ważny wątek edukacyjny. Jeśli dziecko zasadzi drzewo i zobaczy, jak długo ono rośnie, to w przyszłości następne pokolenia nie będą w Krakowie przynajmniej tak skłonne, żeby szybko wycinać drzewa. I moim zdaniem to jest bardzo ważne. To akcja społeczna Adasie pokazała nam wszystkim i radnym i urzędnikom, że da się. Zaczynamy od zgłoszenia poprzez stronę Zarządu Zieleni Miejskiej zzm.krakow.pl. Tam należy podać przede wszystkim imię i nazwisko dziecka oraz datę urodzenia. Każdy park będzie miał przygotowany osobny projekt, bo uczulamy mieszkańców, żeby przeczytali regulamin, gdyż znajduje się tam jeden bardzo istotny zapis, mianowicie dotyczący tego, że sadzimy na terenie Parku Krakowian wyłącznie drzewa dostarczone przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Data 27 maja jest zaraz dzień po Dniu Matki, tuż kilka dni przed Dniem Dziecka. Pomyśleliśmy, że to jest bardzo dobry dzień na to, żeby ojcowie mogli sprawić nie tylko swoim dzieciom prezent na Dzień Dziecka, ale i swoim matkom swoich dzieci prezent z okazji Dnia Matki.